Witam, Marlena Szypulska. Zapraszam do obejrzenia programu Kętrzyn Dzień po dniu. Oto nasze propozycje. Gorąca sesja Rady Powiatu. Starosta zostaje na stanowisku. Święto Wojska Polskiego. Wypadek motocyklisty. Kierowca walczy o życie. Kiedy kurz po bitwie o fotel starosty opadł, na chłodno relacja z ostatniej sesji Rady Powiatu w Kętrzynie. Przypomnijmy, 12 sierpnia radni nie odwołali ze stanowiska starosty kętrzyńskiego Ryszarda Niedziułki. Dodajmy, jednym głosem. Odwołali za to wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Dagmarę Iwaniuk z PSL. Na to miejsce powołali Zbigniewa Olenkowicza. Ale od czasu sesji minęło już kilka dni. Czas w tym przypadku działa na korzyść mnożenia spekulacji i domysłów. Kto zdradził, kto zawiódł, kto przegrał. To była jedna z najważniejszych sesji tej kadencji. Najważniejsza po tej z listopada ubiegłego roku, gdy powołany na stanowisko starosty kętrzyńskiego został Ryszard Niedziułka. Starosta z PSL, bo ludowcy wygrali wybory samorządowe. Po 8 miesiącach rządów klub się podzielił. Uciekinierzy stworzyli koalicję z PO i PiS, a pozostali z PSL przeszli do opozycji. Niezadowoleni z tego faktu złożyli wniosek o odwołanie starosty. Trafił on pod obrady 12 sierpnia. Radni napisali w uzasadnieniu, że dotychczasowa działalność starosty kętrzyńskiego nie gwarantuje realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska, edukacji publicznej i dróg publicznych. Emocje przed głosowaniem sięgały zenitu i wśród koalicji i opozycji. Chyba pani widzi, że jest nerwowa sytuacja, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że rozum naszych radnych zwycięży, porządek musi być w tym powiecie, w starostwie i mam nadzieję, że ludzie przemyśleją tę sprawę i nie dopuszczą do tego, żeby po prostu sytuacja była no, niebezpieczna dla powiatu. Głosowanie jest tajne, w związku z tym głosowanie pokaże, czy starosta kętrzyński zostanie dzisiaj odwołany, czy też dalej będzie pracował. A jak pan myśli? Nie wiem. Myślę, że troszkę pozycja pana starosty, jakikolwiek wynik głosowania będzie, pozycja pana starosty zostanie zachwiana, albowiem no nie sądzę, żeby w dniu dzisiejszym wynik był podobny jak przy objęciu stanowiska. Zapewne będzie inny, na ile inny nie potrafię powiedzieć. Ale ja myślę, że poczekajmy na wynik głosowania, to ewentualnie wtedy, dobrze? Głosowanie było tajne. Żeby odwołać starostę, potrzebna była większość 3/5 głosów. Za było 11 radnych, przeciw 8. Do odwołania zabrakło jednego głosu. Pan Ryszard Henryk Niedziułka nie został odwołany z funkcji starosty kętrzyńskiego. Starosta wyniku nie komentował, od razu przystąpił do kontrataku. Wniosek grupy radnych na ręce pana przewodniczącego o odwołanie przewodniczącej Rady Kętrzynie pani Dagmary Iwaniuk. Radni PSL domagają się uzasadnienia. Po prostu ten układ nam się, ta pani nam się nie podoba, tyle. Bardzo świetnie, nie nadaje się do układu, a więc mamy w powietrzu układ. Ale elegancja i kultura nakazuje, aby pan starosta wyjaśnił nam chociaż w trzech zdaniach powód odwołania wiceprzewodniczącego. Wicestarosta kętrzyński odczytał uzasadnienie opozycji w sprawie odwołania starosty, zmieniając nazwisko Niedziułka na Iwaniuk. Byłem jednym z wnioskodawców, a więc uważamy, że dotychczasowa działalność pani przewodniczącej Dagmary Iwaniuk nie gwarantuje realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia, edukacji publicznej oraz dróg publicznych. Dziękuję ślicznie. Dagmara Iwaniuk z PSL została odwołana z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie. To jest tylko układ. Ja już mówiłam wcześniej, że po prostu nie pasuje do tego układu. To wyraźnie dała do zrozumienia pani Prokop. Nie potrafiono uzasadnić tego odwołania i tyle. A dlaczego pani nie pasuje? A ja nie wiem, to trzeba zapytać. Ale pani zdanie. Nie, no jakby ja tu się nie wypowiem, to być może byłam za pracowitą radną. Za dużo rzeczy chciałam zrobić, też coś tam znalazłam i widocznie dlatego.
A tak wynik głosowań komentuje starosta. Ja jutro mam normalny dzień pracy, od 7.30 spotkania, także tak się zastanawiałem, czy jakiegoś kieliszka szampana z tymi 8-7 radnymi nie wypić, ale chyba nie da rady. Widzę, że to taka była kolejna próba sił, ale z drugiej strony to, co powiedziałem u pani redaktor w programie 3 dni temu, daje to pewną stabilizację dla powiatu na kolejny okres, takie nabranie nowego oddechu dla starosty, dla zarządu, i ta stabilizacja jest bardzo potrzebna nie tylko dla powiatu, ale też dla takiej atmosfery współpracy starostwa powiatowego i z pozostałymi gminami i dla realizacji tych zamierzeń, które sobie postawiliśmy. Nie chodzi o to, że udało się, że zostałem, ale chodzi o to, że przeszło to głosowanie. Bo to już taki moment, że teraz się przełamaliśmy i ja już wiem, z kim mogę pracować i wszystko. Ale za pół roku prawdopodobnie będzie następne. Niech będzie. Niech będzie, no. Proszę Panią, na pewno będziemy kontrolować tutaj działania starosty i całego zarządu. To jest najważniejsze w tej pracy. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że współpraca również będzie w szerokim zakresie, ponieważ jest taka potrzeba, żeby w powiecie działo się dobrze. Radni na stanowisko wiceprzewodniczącego powołali Zbigniewa Olenkowicza. Po sesji w Kętrzynie rozgorzała dyskusja na temat tego, kto miałby zastąpić starostę, gdyby udało się go odwołać. Do naszej redakcji radny pragnący zachować anonimowość przesłał list, w którym podaje nazwiska Łukasza Wiśniewskiego i Sławomira Jarosika. Tego pierwszego pytamy o to w programie Na Gorąco. Czy to jest kłamstwo? Głosował pan? Nie kłamstwo głosował pan? Względem mojej osoby i tego, że miałbym być starostą. Rozumiem. I na tym mógłbym skończyć komentarz w tej sprawie. Głosował pan przeciwko staroście? Nie po to polski ustawodawca wprowadził tajne głosowanie, aby zachować to dla siebie, kto jak głosował, tak? W poniedziałek z kolei dotarliśmy do notatki wicestarosty Michała Krasińskiego, w której pisze on, że radni Hans-Jürgen Malecki powiedział, że nie będzie współpracował z powiatem, dopóki starostą jest Ryszard Niedziółka. Komentarza radnego nie udało nam się uzyskać do czasu emisji tego materiału. Pogoda sprzyja remontom, więc wszyscy z tego korzystają. W Kętrzynie wiele się dzieje w tej kwestii. Osiedle ulicy Klonowej będzie miało odnowiony plac zabaw dla dzieci. Teren został wyrównany i przygotowany do dalszych prac. Osiedle Westerplatte z nowym sklepem. Tutaj mieszkańcy będą mogli zaopatrzyć się w świeże pieczywo. Przy ulicy Daszyńskiego w pobliżu Parku Różanego trwa wymiana rury deszczowej. Rury o większej średnicy i przepustowości. Przy ulicy Różanej powstały nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. I ulica Poznańska. Tutaj poważna naprawa awarii. Mieszkańcy cały dzień pozostawali bez oficjalnej informacji i bez dostępu do wody. Przed wieczorem uporano się z uszkodzeniem. Prace nadal trwają. Kolejny wypadek na trasie śmierci Kętrzyn-Srokowo. Na wysokości zjazdu w kierunku Radzieje. Motocyklista walczy o życie. Do groźnego wypadku doszło na trasie Kętrzyn-Srokowo. Motocyklista, wyprzedzając swoim Suzuki GS-XR, uderzył w skręcającego akurat kierowcę samochodu Audi. Motocyklistę natychmiast przywieziono na salę operacyjną Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Kierowca motocykla w ciężkim stanie przebywa w kętrzyńskim szpitalu. Trwa postępowanie przygotowawcze w kierunku wypadku drogowego. O winie wypowie się biegły sądowy. Pasjonaci motoryzacji każdą wolną chwilę i każdą zarobioną złotówkę wykorzystują w modyfikację samochodu. Mają wrażenie, że samochodom seryjnym czegoś brakuje, bo ich silniki są zbyt słabe. Na hamowni w Kętrzynie zebrali się miłośnicy motoryzacji i tuningu. Przyjechały zarówno seryjne rodzinne turbo diesle, jak i modyfikowane samochody sportowe. Wiele aut przywieziono na lawecie, gdyż nie mogą poruszać się po drogach publicznych. Z ciekawszych pojazdów można wymienić Renault Megane z dwulitrowym turbo doładowanym silnikiem i z dwulitrowym silnikiem osiągającym 335 koni mechanicznych. Zapaleni miłośnicy dużych mocy spotkali się już po raz drugi. Właściciel tego auta wykorzystuje pojazd głównie w wyścigach na 1/4 mili.
Hitem okazał się mały Volkswagen Polo z turbodoładowanym silnikiem VR6. Pomiar na hamowni wskazał moc 401 koni mechanicznych. W przyszłym roku dojdzie do finalnego strojenia z wykorzystaniem metarolu, a moc silnika przekroczy 500 koni mechanicznych. To już druga edycja Dyno Day. Najważniejsze święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej obchodzono w całej Polsce. Pamiętano o nim również w Kętrzynie. Krzysztof Hećman, burmistrz miasta, otrzymał dyplom uznania od środowisk akowskich. Władze miasta i powiatu, organizacje kombatanckie, społeczne i szkolne uczciły tego dnia pamięć sierpnia 1920 roku. Delegacje w asyście sztandarów złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Placu Armii Krajowej w hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom, obrońcom ojczyzny. Za aktywne wspieranie środowisk akowskich Adam Jaworski w imieniu Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wręczył burmistrzowi miasta dyplom uznania. Apel pamięci poprowadził porucznik Straży Granicznej Leszek Stawicki. Kampanii honorowej dowodził porucznik Straży Granicznej Radosław Borowicz.
Co jeszcze przed nami? Na gorąco nasi goście Teresa Prokop, radna powiatowa oraz Łukasz Wiśniewski, przewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie. Po godzinach rozmowa z jednym z najlepszych pilotów paralotni na świecie, Norbertem Nowickim. To już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Mamy piękny, słoneczny dzień. Według prognoz pogody na Warmii i Mazurach będzie to jeden z najcieplejszych dni w roku, dlatego warto spędzić go nad wodą. Pamiętajcie jednak, żeby koniecznie posmarować się dobrym filtrem i nie przebywajcie na słońcu zbyt długo w godzinach południowych. A jeśli wypływacie daleko, weźcie ze sobą choćby dmuchane koło i przede wszystkim nie kąpcie się po alkoholu. Moi drodzy, to będzie piękny dzień na plaży. I specjalnie dla was przebój tego lata. Sunrise. Marlena Szypulska, program Na Gorąco. W studiu Łukasz Wiśniewski, przewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Teresa Prokop, radna PiS. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni państwo, dlaczego starosta nie został odwołany? A to już proszę pytać tych, którzy byli, nie wiem, policzeni, tak jak to się mówi głośno, że były już osoby, że tak powiem, przygotowane, że to się odbędzie. Ja byłam po prostu w szoku, że do tej sytuacji w ogóle doszło, że aż tyle osób zostało po tamtej stronie. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy i myślę, że ci radni, którzy jednak zrezygnowali z naszej współpracy, wrócą z powrotem i będziemy pracować w normalnych warunkach, bo jeżeli sytuacja się odwróci, to ja nie widzę tutaj żadnej współpracy, jeśli chodzi o powiat i miasto z panem burmistrzem. Mhm. No taka była, wola była rady i po to też i polski ustawodawca
prowadził taką większość kwalifikowaną przy odwołaniu starosty, aby nie było to takie łatwe i nie zdarzało się co chwilę, tylko jest wymóg 3/5 ustawowego składu rady, aby odwołać starostę, to raz, a dwa, taki wniosek może padać co pół roku, więc na ten moment pan starosta i zarząd, można powiedzieć, uchowali się, tak, i wolą rady dalej kontynuują. Ale czy opozycja była policzona? Bo wydawali się bardzo pewni swego. Znaczy, to też po to są głosowania tajne, aby tutaj każdy radny w własnym sumieniu, we własnym uznaniu tak głosował, jak uważa. I to są tylko domniemania i jakieś plotki, czy kto był gdzie i dlaczego. No z tego, co ja się orientuję, to były dzielone stołki. I nie wiem, czy pan przewodniczący widział list, który został wystosowany, jest on też na stronach internetowych, że właśnie pan przewodniczący miał być starostą, a w rzeczywistości słyszałam również, że tylko byli panowie potrzebni do odwołania pana starosty, bo już później do niczego byście państwo nie byli potrzebni, bo już z kolei osoba, która była na to stanowisko przygotowywana, chwaliła się, że będzie, po 12 już będzie starostą. Także uważam, że jeżeli my będziemy tak co miesiąc się spotykać i tylko skupiać się całą swoją siłę i sytuację, odwoływać, powoływać, to w ogóle nie ma sensu. Ja uważam, że w takiej sytuacji powinniśmy wszyscy złożyć mandaty i zrobić nowe wybory, bo my nie będziemy w ogóle pracować. My będziemy się zastanawiać tylko, stresować się, kto zostanie, czy zostanie odwołany, czy nie zostanie. Pracownicy urzędu są zestresowani, nie mogą pracować, bo to nie są warunki do pracy. Wspomniała pani o czymś ważnym. W liście do naszej redakcji jeden z radnych zdradza nam kulisy i pisze tak: Wiśniewski starostą, Jarosik wicestarostą, Hans-Jürgen Malecki przewodniczącym Rady Powiatu, a zdradzić miała kobieta. Panie przewodniczący, dlaczego pan zdradził? Po pierwsze i najważniejsze, jeśli ktoś nie ma odwagi podpisać się pod listem, jest jakiś anonimowy, to z zasady nie dyskutuje, to raz. Po drugie, mogę z całą stanowczością powiedzieć o sobie, że to jest kłamstwo. Głosował pan? Kłamstwo względem mojej osoby i tego, że miałbym być starostą. Rozumiem. I na tym mógłbym skończyć komentarz w tej sprawie. Głosował pan przeciwko starości? Nie po to polski ustawodawca wprowadził tajne głosowanie, aby zachować to dla siebie, kto jak głosował, tak? Więc możemy rozmawiać komentować sam wynik głosowania. Ale nie to, ale czy wie pan, dlaczego o tym mówimy? Bo skoro pan miał zostać starostą, to zrozumiałym jest, że głosowałby pan za odwołaniem starosty. Tak, jak pan się z tym czuje? Tak, powiedziałem, względem tego to jest kłamstwo. I tyle. Rozumiem. Czy Rada ma jakieś plany, cele, program wyborczy? Czym zamierzacie się państwo zajmować? Ja uważam, że najważniejsza sprawa jest, żeby urząd funkcjonował tak, jak się należy, żeby pracowali i pomagali staroście i starostom w pracy, bo jest temat szpital przede wszystkim, pierwsza rzecz podstawowa. Jest temat, i to bardzo poważny, szkół, bo tak jak pani wie, szkoła w Reszlu, jest to duży problem. Musimy coś zrobić, żeby tej szkoły nie zamknąć. Do lutego jest czas ostateczny, co z tą szkołą dalej robimy. Więc nie ma czasu na odwoływanie się, powoływanie na takie przepychanki, bo to jest tylko dzielenie takich stołków. Dajcie nam normalnie pracować. I w tej sytuacji, jaka była głosowanie później już kolejne, to pani już widziała, że było prawidłowe, to znaczy w tym sensie prawidłowe. 12 osób już było, że tak powiem, po stronie starosty, bo myślę, że nawet gdyby, bo ciężko będzie teraz pracować, jakiekolwiek decyzje podejmować, musi być większość, ale mam nadzieję, że radni, patrząc na dobro mieszkańców, nie będą decydować o tym, czy faktycznie drogę jakąś zrobić, czy nie, bo chyba jest wiadomym tym, że będą za. No tak, ale na przykład radny Hans-Jürgen Malecki powiedział, że on ze starostą Niedziółką współpracować nie będzie. No to nie złoży mandat. On w ogóle, nie wiem, czy pani zauważyła, że pan Malecki, pan radny Malecki w ogóle nie przystępuje do głosowania. Rezygnuje z głosowania, nie jest przeciw, nie jest, wstrzymuje się, nie jest za. Tylko on jakby sprzeciwia się wszystkim, więc jeżeli ta sytuacja nie odpowiada, to moim zdaniem powinien złożyć mandat i niech ktoś wejdzie, kto racjonalnie myśli. Co pan na to? No, czy tutaj to też jakieś personalne, to nie będę się oceniał tutaj zachowania radnego, bo to nie moja rola, ale mówmy o zachowaniach, tylko mówmy o tym, jaka jest rola radnego. Rolą podstawową jest to, żeby
przede wszystkim kierować się dobrem wspólnoty, tak, dobrem mieszkańców. To jest najważniejsze i to jest ten obowiązek wynikający i z ustawy, i z takiego zdrowego podejścia do tej sytuacji, jaka jest. I każdy radny jest, tak pracuje, jak uważa, więc tutaj nie chciałbym oceniać postawy pana radnego Maleckiego, no to oceniają wyborcy. Wracając zaś do samej sytuacji, jakby teraz w powiecie, ja to też nie ukrywam, też powiedziałem to i akurat w takiej rozmowie może luźnej, ale panu wicestaroście, żeby głosowania czy nie traktowali jakoś osobiście, tylko traktowali to jako, powiedzmy, umowną żółtą kartkę, z którą mają wyciągnąć wnioski, że Rada oczekuje od nich więcej. Ma pan na myśli głosowanie odwołanie starosty? Tak, i po prostu tutaj nie ma co się rozczulać i zastanawiać się i analizować to nieskończone. Trzeba po prostu się wziąć do pracy i zarząd swoją pracą ma pokazać Radzie, że godnie reprezentuje i zasługuje na to, aby dalej piastować to stanowisko. Tak? Ale ja uważam, wejdę w słowo, wracając do pana radnego Maleckiego, twierdzi, że nie będzie współpracował z obecnym starostą. A gdzie on był, jak były wybory na starostę? Przecież był za tym i był głosował, ale jak można człowieka po 3 miesiącach rozliczyć za jego pracę? Przecież to praktycznie nie rozwinął jeszcze skrzydeł. Pani dobrze wie, że ja byłam przeciwna i panu wicestarości, i panu staroście, bo mi się dużo rzeczy nie podobało, ale z tego względu tylko i wyłącznie, że te karty kto inny rozdawał. I tu można nawet podziękować panu staroście, że się odciął od osób, które nim, że tak powiem, chciały kierować, że ma swoje zdanie i ja to bardzo szanuję i ja jako radna jestem teraz z tej strony, żeby mu pomóc. Bo w innej sytuacji, jeżeli ta się sytuacja odwróci, jeżeli faktycznie odwołają pana starostę na Niedziółkę, a będzie ta osoba, która była tam planowana wcześniej, to ja w ogóle nie widzę pracy. W ogóle nie widzę. Jeśli chodzi o pracę radnych jako osoby wybrane przez mieszkańców. Chce w ogóle pani iść drogą pana Hansiego? Ja nie będę przychodził, ja nie będę współpracował? Nie, ja będę przychodziła oczywiście, tylko że ja będę... Jeżeli jestem przeciw, to jestem przeciw. Jeżeli się z tym nie zgadzam, to ja głosuję przeciw. I to pani dokładnie widziała, ja nigdy nie podniosłam ręki, czy zrezygnowałam z głosowania. Ja jestem po to tam, żeby głosować, czy za, czy przeciw, czy się wstrzymać. To jest decyzja właśnie nas. A nie, że ja w ogóle nie będę przychodził, bo mi się to nie podoba, bo taka sytuacja się nie podoba. No niestety, to takie są samorządy, takie są decyzje, większość decyduje i... Teraz proszę zauważyć, nie wiem czy pani zauważyła, że w przewodniczącego nie wybraliśmy komisji rewizyjnej. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, kluby, które są w Radzie, mają nie obowiązek, mają jakby prawo, żeby wydesygnować swojego członka. Z PSL-u wycofali się. Jesteśmy tylko we dwójkę i na dzień dzisiejszy nasza komisja rewizyjna składa się tylko z 2 osób. Gdzie też jest, pierwszy raz coś takiego się zdarzyło, bo praktycznie, żeby Rada wysłała do jakiejś kontroli, to 2 osoby, to praktycznie nie ma przewodniczącego, żeby nawet zwołać taką komisję. No i musimy się zebrać. Co zamierzacie? No przede wszystkim pan przewodniczący musi zwołać sesję i na sesji zwołać i po prostu musi się ukonstytuować komisja rewizyjna, bo to jest paranoja, żeby tam, gdzie jest opozycja, jeżeli chce kontrolować, no to pierwsza rzecz, proszę bardzo, do komisji rewizyjnej. A to jest też taki bunt. Czy tutaj się z panią radną się zgodzę, tak? No nie można takiej stosować obstrukcji i po prostu nie brać udziału w pracy rady. I tutaj akurat komisja rewizyjna jest bardzo istotną komisją. Na chwilę obecną, tak pani radna powiedziała, mamy 2 osoby, więc nawet statutowo nie jesteśmy w stanie powołać tutaj jakby tej grupy chociaż 3-osobowych do kontroli, więc kolejna sesja będzie zwołana na 26 sierpnia i na tej sesji po raz kolejny będzie propozycja dla klubu radnych PSL, aby desygnowali przedstawicieli radnych, którzy wyrażą chęć i gotowość pracy komisji rewizyjnej. Mhm. Porozmawiajmy o współpracy z zarządem powiatu. Jak ona teraz miałaby wyglądać? Jak będzie wyglądała? Ja mam nadzieję, że dobrze. No to jest naprawdę tylko do pracy. No tutaj jest szereg zadań, o których pani radna już wspomniała, które musimy zrealizować jeszcze w tegorocznym budżecie. To po prostu trzeba pracować i kwestie, które są jakoś niedograne, czy też wymagają jakieś dopracowania. Mam nadzieję, że następne miesiące zostaną dopracowane.
pewnie kuleje kwestia komunikacji, kwestia ustalania pewnych decyzji i mam nadzieję, że to zostanie uporządkowane i ten rok zakończymy dobrze i tyle chyba. A co jest na pierwszym planie teraz? No szpital przede wszystkim jest szpital, musimy utrzymać ten nasz szpital, bo są, słyszę tam różne sygnały, alarmy, że dobrze się nie dzieje, przede wszystkim kadra. Różnymi kanałami szukamy kadry, żeby zabezpieczyć. No, dyrektor Kochanowski mówił, że już podpisał umowę z lekarzami, tak, że już ta sytuacja najtrudniejsza tak została. Nie jestem tak wesoło, już nie chcę plotek siać, co tam się dzieje, ale w każdym razie to jest pierwszy punkt nasz, uważam, najważniejszy, który musimy podjąć i nie obrażać się jedno na drugiego, tylko działać, żeby to wszystko funkcjonowało. A o jakim obrażaniu pani mówi? Nie, no ja mówię o radnych, którzy no nie chcą pracować, obrażają się, bo decyzje, które w większości rada podejmuje, nie podobają się. Więc jeżeli się nie podobają, to jestem sprzeciw. Podnoszę rękę, że się sprzeciwiam, ale nie muszę tego w ten sposób komentować, że nie będę pracował. Jeśli chodzi o drogi, to właśnie ostatnio było, że pan radny, o którym cały czas to mówimy, nie podobało mu się, że my teraz będziemy, to znaczy pan starosta podjął taką decyzję, że te drogi będą, no układa się jakiś plan, które drogi w pierwszej kolejności, to chyba uważam, że to jest słuszne, bo pierwsza rzecz, to trzeba zobaczyć, objazd zrobić, które drogi się kwalifikują w pierwszej kolejności. Czy to już jest taką zaplanowane? Taką strategię. Znaczy został powołany zespół do opracowania planu rozwoju sieci dróg powiatowych, czy oględniałby strategii co dalszego bytu tych dróg i tak z całym szacunkiem, ale nie koncentrowałbym się tylko na jednym radnym, bo do pracy w tym zespole zgłosiłem się nic się nie chwaląc, tylko ja spośród wszystkich radnych. Więc mam nadzieję, że tych kolejne osoby się zgłoszą również i będą, tak mówiąc, że szerzej tak byśmy do tego tematu podeszli, bo są wyznaczeni przedstawiciele poszczególnych gmin, wszystkich gmin z terenu powiatu. Jest kierownik tutaj rejonu dróg, pracownicy z starostwa. Wspólnie musimy nad tym tematem się pochylić i zacząć jakieś kompleksowe działania, albo inaczej powiedzieć, współdziałania również z gminami, aby ten temat ruszyć tak jakoś sensowniej, tak? Nie tylko, że okej, zrobimy kawałek drogi w tamten i z tego nic nie wynika, jeśli patrzymy do dłuższej perspektywy czasowej, więc to musi być konkretny plan na wiele kolejnych lat. Strategię po prostu ustalić, to samo jest ze szpitalem, to samo ze szkołami, tym bardziej, że to są osoby, które przyszły i zaczęły rządzić, nie będąc przedtem w radach. Ja jestem czwartą kadencję. I my w poprzednich kadencjach mieliśmy tak właśnie tylko komisję budżetową transportu, która została zmieniona. I tam była też radni z tej komisji. Raz do roku jeździliśmy, oglądaliśmy te drogi. Tak, były takie rekonesanse, że tak. Spotykaliśmy się z wójtami, z burmistrzami i oni też swoje propozycje wysyłali, którą drogę zacząć, którą drogę robić. Ale czy to coś przynosiło, jakieś efekty konkretne? No w Srokowie, w Barcianach była droga przecież zrobiona, jeździliśmy do Reszla, już szczegółowo do pani nie powiem, bo to dosyć dawno było, ale na kilku takich wyjazdach byłam, więc myślę, że gospodarze tej ziemi, że tak powiem, swojego terenu najwięcej, najbardziej są zorientowani, które drogi, które są najbardziej uczęszczane, które trzeba remontować, które w pierwszej kolejności trzeba zrobić. Panie Przewodniczący, współpraca z miastem, jak będzie wyglądała teraz? Znaczy, na poziomie, rozumiem, starosta, burmistrz pani pyta, czy o poziomie... Tak, na poziomie powiat-miasto. Powiat-miasto, tak ogólnie, tak. Mam nadzieję, że dobrze, no bo to inaczej sobie tego nie wyobrażam. Tutaj jakieś z całym szacunkiem do pana starosty i do pana burmistrza, no te animozje różne osobiste jednak trzeba wziąć na bok i po prostu pracować dla dobra wspólnego. I nawet poprzednia kadencja, gdzie te tarcie na poziomie starosta, burmistrz też pokazały, że wspólnie można pewne rzeczy wykonywać i działać na rzecz i miasta, i powiatu. Więc o jakichś konkretach pan mówi? Powiem szczerze, to jest nawet, już jeśli jesteśmy przy drogach, to z Kęczyn akurat jest najlepszym obrazem, gdzie widać, gdzie ta rywalizacja nawet, można tak to nazwać, spowodowała, że szereg ulic zostało wyremontowanych. I to taka zdrowa rywalizacja, a w kwestiach różnych, gdzie była konieczna współpraca, to również panowie też, mam wrażenie jednak, że czasami potrafili się porozumieć i mam nadzieję, że w związku z tym, że również i pan Niedziółka i pan burmistrz Hećman to jednak z jednego środowiska, powiedzmy tak, że to jednak te
No może teraz te takie czasy burzliwe, ale to też czasem nie dojdziemy do takiego podejścia bardziej biznesowego nawet, tak, że musimy po prostu zrealizować jakieś cele. Ale my co mamy na to pół roku? Ja myślę, że pierwszy taki wymierny sprawdzian, powiedzmy, to będzie już czas do 30 września, kiedy stanie kwestia przekazania dróg powiatowych znajdujących się w mieście na rzecz gminy, tak? Bo takie wstępne były pierwsze ustalenia, że wszystkie ulice powiatowe znajdujące się w mieście przejmie miasto, tak? I ku temu konieczne jest podjęcie stosownych uchwał i przez powiat, i przez samorząd gminny, tak, miasta. I to też będzie ten test i weryfikacja tego właśnie, czy jesteśmy w stanie działać ponad jakimiś osobistymi urazami, tak, czy animozjami, czy też nie. I ja mam trochę odmienne zdanie, ponieważ myślę, że pierwszy najważniejszy sprawdzian to już jest teraz na dniach z tych 200 tysięcy, które pan burmistrz przeznaczył, to znaczy Rada Miasta przeznaczyła na zakup łóżek, bo już chodzą słuchy, że po tej sesji właśnie to z powrotem ma wrócić do miasta, więc... Ale pieniążki były już na koncie starostwa, z tego co wiem. Ale słyszałam, że ma być sytuacja odwrócić, że mamy te pieniądze oddać. Ja wolę mówić o faktach i potem ewentualnie oceniać poczy, tak, faktycznie. No więc miejsce, mówię, będzie to pierwszy sprawdzian. To jest szereg takich właśnie kwestii, czy szpital, czy drogi, gdzie te relacje między powiatem a miastem, no chcąc nie chcąc, muszą być. I myślicie państwo, że mieszkańcy rozumieją to, co się dzieje w powiecie, że widzą to, że wy chcecie robić, że państwo chcecie robić drogi, że chcecie remontować szpital, czy raczej to wszystko, co przysłania w na tej dzień chwili dzisiejszy to myślę, że ludzie tylko widzą, że się kłócimy i się przepychamy i nic nie działamy. Kiepską laurkę państwo wystawiacie w tej chwili. Dokładnie. I przyznaję się do tego. Laurkę, no czy to wie pani, to tak nie można też odbierać, bo ja rozumiem, że to też tak ze strony ale mieszkańców. Ale ludzie tak odbierają. Ja wiem, no to wierzę, tak, no też tak to odbieram, ale no to niestety to nie my, ani ja, ani pani Teresa tutaj nie jesteśmy tymi, którzy to zaczęli to wszystko. Każdy będzie mówił, to nie ja, to głosowanie było tajne. Nie, znaczy to wie pani, to jest pokłosie wcześniejszych decyzji, wcześniejszych rozłamów i jakichś tam historii, więc to tak akurat też nam chyba najtrudniej to oceniać mimo wszystko. To o co chodzi w tej pracy w samorządzie tak naprawdę? Co jest rdzeniem tej pracy? Ludzie. Dogadanie się przede wszystkim. Zostawienie wszystkiego z boku, nie dzielenie stołków, tylko normalną pracę. Bo to jest najważniejsze dla mieszkańców i chcą widzieć faktycznie decyzje. Ja pani powiem szczerze, że na tej ostatniej sesji tą całą sytuacją byłam też tak już i wymęczona, że te uchwały, które już były później podejmowane, to już do mnie nie docierało. Za czym my głosujemy? Co pan przewodniczący czytamy? Cały czas przerwy ogłaszał 5-minutowe. Tak, bo nie dość, że była bardzo brzydka, w tym sensie, że bardzo gorąco było, gorąca atmosfera i te wszystkie takie sytuacje, to spowodowało to, że człowiek już w ogóle nie myślał. I myślę, że takich sytuacji więcej nie będzie. To było w ogóle pierwszy raz w historii u nas samorządu powiatowego, żeby odwoływać starostę. Myślę, że to ludzie, ci, którzy byli za odwołaniem starosty, przemyślą to głęboko, bo jeżeli taka przepychanka będzie nadal, ja zdania swojego nie zmieniam i chcę pomóc staroście obecnemu, który ma, widać, rozumie ten, zaczyna rozumieć samorząd, ponieważ to biznesmen, chce zrobić dobrze. Przede wszystkim chcę pracować z burmistrzami, wójtami, wszystkimi i ze wszystkimi współpracować z swoimi pracownikami. Nie bawić się w zwalnianie, przyjmowanie, bo to na tej zasadzie przez te 7 miesięcy tylko się odbywało. Tak? Czy zgodzę się? No to nie na tym to polega, ale za słowami muszą iść czyny jeszcze. I nie możemy tylko mówić o współpracy, ta współpraca po prostu musi być i to nie tylko dotyczy się miasta, dotyczy się wszystkich samorządów i dotyczy się też i radnych. Jeśli ta współpraca będzie, na pewno też i nikt nie będzie działał na przekór staroście, dlatego że go nie lubi, tylko będzie oceniał go przez efekty jego pracy. A wola współpracy jest, jak rozumiem. No oczywiście. Dziękuję państwu za tę rozmowę. Państwu również dziękujemy. Naszymi gośćmi byli pan Łukasz Wiśniewski, przewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie i pani Teresa Prokow, radna z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję państwu.
Kętrzyn. Ponad 27,5 tysiąca mieszkańców. Czyste ulice i parki, a także otoczenie naszych domów, to także Państwa zasługa. Dzięki Państwu Kętrzyn jest wiodącym w kraju miastem, gdzie w sposób profesjonalny zadbano o zbiórkę odpadów. Dlaczego? Znakomita większość z Państwa segreguje odpady, a to gwarancja oszczędności pieniędzy i środowiska. Przypomnijmy. W Kętrzynie mamy 232 gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Poszczególne pojemniki oznaczone są odpowiednimi kolorami. Żółty – plastik. Niebieski – papier. Biały – szkło bezbarwne. Zielony – szkło kolorowe. Pomarańczowy – pozostałe odpady zbierane selektywnie. Brązowy – odpady biodegradowalne. Prawie 95% mieszkańców Kętrzyna zadeklarowało segregację odpadów. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej – 84%. Zabudowy wielorodzinnej – 98%. Segregujesz? Płacisz 7,68 zł za osobę. Nie segregujesz? Musisz zapłacić już 13,58 zł za osobę. 1 lipca 2013 roku weszła w życie nowa ustawa śmieciowa. Rok wystarczył, aby Kętrzyn stał się przykładem jej świetnej realizacji. W sumie posegregowano w tym czasie blisko 3000 ton, w tym 25% to makulatura, 31% tworzywa sztuczne, 34% to szkło, 6% metale i prawie 3% odpadów wielomateriałowych. W sumie zebrano ponad 7125 ton, z czego 16% poddano recyklingowi, czyli odzyskano na surowce wtórne. Prawie 900 ton to odpady ulegające biodegradacji. W naszym mieście odpady segregowane przez mieszkańców nie są mieszane podczas wywozu śmieci. Wszystko to dzięki harmonogramowi, który to wszystko ściśle określa. Na przykład odpady wielkogabarytowe są odbierane sprzed posesji lub altan śmieciowych raz w tygodniu, w czwartek. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, na przykład pralka, lodówka, telewizor, telefon, żarówki czy opony, mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 przy ulicy Budowlanej 1 w Kętrzynie. Kętrzyn pięknieje i się wyróżnia. Dziękujemy. Kampania sfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn. Thank you.
dobry Państwu. Jesteśmy za Mrągowem, w Mrągowie. To jest stare, nieużywane lotnisko w Nikutowie, a ze mną rozmawia Norbert Nowicki. Opowiedz o tym mistrzu świata, wicemistrzu świata. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry wszystkim. Jestem aktualnym wicemistrzem świata. Tytuł zdobyłem rok temu na Węgrzech. Były to zawody klasyczne. W tym roku odbyły się drugie slalomowe mistrzostwa świata w Legnicy u nas w Polsce. Mieliśmy to szczęście, że my Polacy organizowaliśmy właśnie mistrzostwa świata. I to były drugie slalomowe mistrzostwa świata i pierwsze slalomowe mistrzostwa świata, w których wszystkie klasy startowały, czyli tandemy. Tandemy to, tak jak wiesz, moja klasa PF2, start z nóg z pasażerem. No i oczywiście tandemy na wózkach, na trajkach dwuosobowych. W swojej klasie, w mojej klasie na te mistrzostwa świata żaden kraj się nie zgłosił. Jest to najtrudniejsza klasa, najbardziej niebezpieczna. Slalomowe mistrzostwa świata polegały na konkurencjach, tak jak na Red Bullu. Widzimy te pylony i samoloty latają wokół pylonów. Tak samo my lataliśmy nisko przy ziemi, na pełnych prędkościach, wykonując określone konkurencje, które dostawaliśmy 15 minut przed lotem. Po prostu nikt się nie zgłosił na te mistrzostwa świata w mojej klasie. Przeleciałem całe mistrzostwa, dostałem złoty medal, trochę tak smutno, bo nie miałem konkurencji, aczkolwiek jest to tak trudna klasa, że no fajna promocja była w tym momencie dla innych pilotów, że jednak można tego się nauczyć, można sobie poradzić wśród tych pylonów i to było z jednej strony też takie miłe. Smutne, bo nie miałem rywali, trochę tak się dziko latało, a z drugiej strony przyjemne, bo mogłem zareklamować swoją klasę, w której latam i to było fajne. Wiesz, to się jeszcze może zmienić z tymi rywalami, ale powiedz, co robisz tutaj, dzisiaj, tutaj? Ogólnie od wczoraj jestem na zaproszenie właściciela lotniska z Wilamowa. Mazury Airshow właśnie się odbywają, wszyscy latają, w związku z tym zostałem zaproszony też jako przedstawiciel motoparolotni i też miałem okazję polatać sobie w Wilamowie. Dzisiaj tutaj troszeczkę mam turystów, którzy też chcieliby polatać sobie pierwszy raz w życiu i dlatego się znalazłem tutaj w Mrągowie. Wczoraj miałeś takiego dosyć tęgiego pasażera, udało się? No miałem dwóch takich ponad 100 kilo, jeden pan miał 61 lat, ale udało nam się. Warunki były trudne, bo nie było wiaterku. Sama jak wiesz, bo dzisiaj leciliśmy, ten wiaterek jest tam bardzo, bardzo pomocny. Mimo że wiatru nie mieliśmy dzisiaj, to ładnie pobiegłaś i start był bardzo fajny, szybki. Ja przed chwilą właśnie latałam z Norbertem. Wszystko skończyło się dobrze. Programy będą dalej robiły się w telewizji naszej. Powiedz mi, jak to się zaczęło, że też, wiesz, zacząłeś patrzeć w górę i jesteś już osprzętowiony, ukaskowiony. Opowiedz o tych początkach. Jak to, wiesz... O początkach? No, początki to chyba tak jak we wszystkim, spontanicznie się zaczęły. Kolega, z którym zaczynałem się uczyć latać, Romek, mówi, chodź, spróbujemy, pouczymy się, polatamy. Mało ludzi to robi, może nam się uda. No i tak spontanicznie zaczęliśmy się samoczynnie uczyć, poszliśmy później na kursy. To też jest długa historia, o której można by było opowiadać. Fajną, wspaniałą przygodę mieliśmy we dwójkę, jeśli chodzi o początki paralotniarstwa. Nauczyłem się latać i od razu to mnie zachwyciło, kiedy pierwszy raz biłem się do góry i postanowiłem, że będę cały czas latał. Ale co cię zachwyciło? No te widoki, ta wolność, nie wiem, jak to, trudno jest to określić, tego jest tak dużo, że własnymi słowami ciężko jest to określić. Sama leciałaś i tego wszystkiego jest tak dużo, że jesteśmy nad ziemią pół kilometra, kilometr, widzimy wszystko dookoła, czujemy wiatr, czujemy zapach chmur, ptaki koło nas obok latają, tego jest tak dużo, że słowami jest to trudno tak też ogarnąć. Ale masz nad tym kontrolę? Na górze, kiedy byliśmy na górze, to też cię o to pytałam. O kontrolę. O kontrolę nad?
No nad tym wszystkim. Nie, no kontrola jest w całości. Słuchaj, w ogóle jak się uczysz latać, jeździsz samochodem, uczysz się jeździć pierwszy raz samochodem, to też pierwsze wejście jest stresujące i tak dalej. W momencie, kiedy się pozna to wszystko, jak działa skrzydło, jak działa napęd, meteorologia wokół, jak się zachowuje powietrze, wiatry, jakie są, jak to wszystko poznasz, przyzwyczaisz się do tego, to wtedy oczywiście można sobie z tego w pełni korzystać, pozwalać sobie na wiele, tak? Wiesz co, chciałbym, żebyś to trochę uporządkował. Motolotnia, paralotnia, możesz to wytłumaczyć? Lotnia? Motoparalotnia to jest ta forma, w której my latamy, czyli skrzydło mamy nad głową paralotnie, to jest paralotnia. Skrzydło to paralotnia? Tak, to jest paralotnia, skrzydło to jest paralotnia i silnik na plecach i tworzy zestaw motoparalotnia. Paralotnią też można latać swobodnie, bez silnika, za wyciągarką, wyciągamy się na sznurku, załóżmy tam 300-500 metrów nad ziemią, odpinamy się, łapiemy kominy termiczne, jest to latanie swobodne i po prostu sobie latamy bez silniczka. Nie jest to bardziej niebezpieczne, bo wydaje się, że jeśli masz silnik z tyłu, to jakby możesz tym, wiesz, bardziej kierować, to coś w stylu samochodu. Nie, no kierować to możemy w jednym i drugim przypadku tak samo, tak? Ciągamy za te sznureczki na skrzydle i po prostu sterujemy. Latanie swobodne ma taką specyfikę, że łapiemy kominy powietrzne. Jest to ciepłe powietrze, które się odrywa od ziemi i tworzy komin. Bąbelki się ciepłe odrywają od ziemi, tworzą się później w jeden taki wielki komin i wyciągają się do góry. Takie chmurki za dnia powstają. To są termiczne chmurki i w ten komin jak wlecimy, to on nas po prostu wyciąga po te chmurki. No ale tego nie widać. No, przecież nie robisz tak. Nie, tak? Nie, no, no, czujesz to? Jak to czujesz? Termika jest w ciągu dnia. Można to łatwo stwierdzić, bo mamy wysoką temperaturę, widzimy, że chmurki powstają, tworzą się i w tym momencie wiemy, że jest termika. Podmuchy termiczne na ziemi są widoczne bardzo mocno i wlatujemy sobie wysoko do góry. Czujemy w ten komin, jak wlatujemy. On nas od razu podnosi do góry, to tak jakby nas winda wyciągała mocno do góry. Czujemy to w siedlisku, w którym siedzimy i po prostu łapiemy te kominy. Podpinamy się pod chmurki i tak mniej więcej wygląda lot swobodny. Tutaj jest miejsce dla dwóch osób. To jest takie jakby bardziej popularne czy mniej popularne? Łatwiej się lata we dwóch, czy wiesz, kiedy się ma jedną osobę? Czy kiedy jesteś sam? Nie, no najłatwiej to się lata samemu, tak? Bo o wszystkim decydujesz. Moja klasa jest klasą najtrudniejszą z całego paralotniarstwa. Mówisz o klasie tandem? Tak, tak, PF2. Moja klasa to jest PF2 tandemowa i to jest najtrudniejsza klasa, jeśli chodzi o latanie, bo tutaj mamy pasażera, tak? Muszę też pilnować pasażera, tak jak leciałaś ze mną, biegłaś, muszę cię kontrolować, jeżeli popełnisz błąd, muszę go skorygować w jakiejś formie, starać się to tak, żeby wszystko było bezpieczne i to jest po prostu najtrudniejsze. To są wyzwania zawsze takie dla mnie z każdym pasażerem, każdy zachowuje się inaczej i to jest bardzo, bardzo trudne. Przed startem wiele, wiele tracę energii, cała dusza mi odchodzi, ale po locie wszystko wraca razy 10 tam. Właśnie, wróćmy jeszcze do tych współpasażerów. Nie martwisz się, nie boisz się, że trafi ci się ktoś, kto, wiesz, będzie panikował? Jesteś w stanie to opanować? Zdarzają się pasażerowie, którzy spanikują, którzy panikowali. Było ich co prawda niewielu, ale zdarzyło się parę razy. No tutaj staram się lecieć jak najszybciej do góry, rozmawiam z pasażerami, tak jak oczywiście z tobą rozmawiałem, wyczuwam emocje u pasażera. Nie powtarzajmy tych rozmów. Dobrze, okej. Wyczuwam emocje u pasażerów, jeżeli się bardzo mocno boją, nawiązuję do wszystkiego, do rodziny, do męża, do żony, do dzieci, do wszystkiego, co się dzieje, żeby po prostu wyprowadzić z tego transu, z tego strachu. I powiem szczerze, że tak naprawdę fajnie mi się to udaje. Ci ludzie w tym momencie nagle tylko czuję puch, że te mięśnie już odpuścił, czy odpuściła i Boże, naprawdę się nie boję, mogę lecieć. No i to jest bardzo fajne i takie cenne dla mnie osobiście, bardzo się tym mocno ładuje. No i korzysta wtedy sobie ten pasażer z tego lotu, lądujemy, no i emocje są naprawdę wtedy niesamowite też. Ja chcę jeszcze pobyć na tej górze. Kiedy byliśmy wysoko, powiedziałeś mi, żebym, wiesz, puściła ręce
I w ogóle też zapytałeś mnie o to, czy jestem gotowa na coś ekstremalnego. Zawsze najpierw pytasz o to? Na ekstremy? Nie, no czułeś podczas lotu, bardzo fajnie się zachowywałaś, no wszystko było fajnie. No, żeby tak nie było, że sprowokowałam cię do rozmowy na ten temat, jak się super tam zachowywałam na górze. Bo oczywiście tak było, ale jednak wiesz, chodzi mi o to, że jakby przygotowujesz pasażera na to, że czy pytasz go, czy on jest gotowy na coś, wiesz, bardziej takiego, no ekstremalnego po prostu. Tak, przede wszystkim jak wzbijam się do góry, rozmawiam z pasażerami, wyczuwam ich, jest wszystko ok, gaszę ten silnik, rozmawiamy sobie, widzę, że jest fajnie i wtedy proponuję troszeczkę ekstremy, to takie mocniejsze, troszkę zakręty wykonuję, jeżeli ktoś ma ochotę. Troszkę mocniejsze. Troszeczkę mocniejsze, no tak, no to co, ten zakręcik, który robiliśmy, to w granicach 5% tego, co normalnie można wykonać, także w granicach 5%. Szanowni Państwo, ja tutaj otrzymałam od Norberta kamerę i te moje wrzaski dzikie się nagrały i pewnie Państwu to puścimy. No trudno, stracę trochę szacunku, wiesz, widzów, ale niech będzie. Nie, to nie straca, to są właśnie emocje, które są takie prawidłowe, to jest wszystko takie naturalne, prawdziwe. Tam nie ma polityki, tam wszystko się dzieje naprawdę. Tam jest i to jest chyba najcenniejsze, te zachowania i wrażenia u góry, które przeżywamy, to jest przecież bezcenne, tak? Te krzyki będą naprawdę fajne, widzowie na pewno fajnie to odbiorą i jest to super. I jak zauważyłeś, zaczynasz krzyczeć, zaczynam przerywać, łagodzę ten lot. No staram się, żeby każdy pasażer z tego lotu po prostu mógł sobie skorzystać od początku do końca. Po tobie miałem pasażerkę, która nie chciała i rzeczywiście miała... chciała tego bujania? Tak, miała taki widać lęk w sobie, ale korzystała z tego lotu, także no, zrobiliśmy typowo rekreacyjny, spokojny lot i wylądowaliśmy. My wszyscy zadowoleni też są. Ja ją trochę podpytywałam o ten lot i ona mówiła, że ten najspokojniejszy moment jej najbardziej odpowiadał. No tak, no bo tutaj przerażenie i obawa przed tym, że spadniemy, czy cokolwiek złego się może wydarzyć, jest potężna. Tak, wbrew pozorom jest potężna. Obawa, ale nie ryzyko. Ryzyko nie. No to jest wyobraźnia pasażera. Pasażer, który leci ze mną pierwszy raz, po prostu jego wyobraźnia jest błędna. Często przed startem ta ryksza mi się trzęsie. Nóżki się odrywają, wszystko się zmienia, aczkolwiek emocje zostają, tak? Że a może jednak wypadnę, tak? Lęku wysokości nie ma, ale może jednak wypadnę i sami sobie wpieramy, że coś może być nie tak. No, ale i tak to mniej więcej wygląda. Dla mnie najcudowniejsze było to, jak się odrywaliśmy od ziemi, te bujanie wrzaskliwe i to, jak lądowaliśmy, kiedy podchodziliśmy do lądowania. Czy to jest trudne, to lądowanie z kimś? Tak, jest bardzo, bo to nie jest łatwe, jest trudne. Trzeba to naprawdę umiejętnie wypośrodkować, bo sama krzyknęłaś nawet chwilkę, że szybko lecimy i tak dalej. Muszę pilnować ciebie, żebyś tuż nad ziemią była, nie dotknęła ziemi i w odpowiednim momencie wyhamowuję, żebyśmy dali radę sobie po prostu lekko podbiec, a bądź stanąć w miejscu. Żebyś po drodze tego szybkiego lądowania nie zahaczyła na ziemię, to muszę pilnować tą odległość. Jest to no, trudne i trzeba zwracać na to uwagę. No, różne są sytuacje, dlatego nadajemy radę jakoś. To było bardzo uspokajające, kiedy mówiłeś, że ty nad wszystkim panujesz, ty bierzesz odpowiedzialność, jest wszystko w porządku, jest fajnie, rozkoszuj się widokami, wiesz, takie dwoje sposoby. Tak, no to powiem ci, że to działa. No, przeleciałem przez półtora roku ponad 860 osób przypadkowych w kraju i za granicą. Także już troszeczkę się nauczyłem. Tak wyczuwam tych pasażerów, czuję ich emocje i czasami mogę stwierdzić, na co kogo stać. No, różne są sytuacje. No to jest przyjemne wyczuwanie wrażeń i emocji pasażerów. Naprawdę dużą to satysfakcję daje. Potężny stres przed startem, po wylądowaniu potężna radość. No to jest naprawdę satysfakcjonujące takie dla mnie. Super. Czym się zajmujesz? Wiesz, chciałabym zobaczyć taki przekrój twojego roku. Czy przygotowujesz się do jakichś zawodów nieustannie? Czy robisz coś jeszcze oprócz tego, że latasz? To znaczy, powiem ci tak, latanie to z drugiej strony uratowało mi troszeczkę tak życie. Wcześniej, 2 lata temu podjąłem decyzję, że będę tylko latał, nic innego nie będę robił i będę latał z pasażerami. No miałem firmę budowlaną, niestety zbankrutowałem, ktoś tam mi nie wypłacił dużo pieniążków. Walczyłem w sądach, jak zobaczyłem, że to wszystko jest no, science fiction, że tutaj po prostu nasze prawo jest no, jedną wielką porażką, to powiedziałem, że nie będę w tym uczestniczył, rzuciłem to wszystko i powiedziałem, że będę tylko latał. I zacząłem tak fajnie, skromnie żyć i o tyle miałem troszkę szczęścia, że przez przypadek pojechałem na zawody, bo chciałem zostać też instruktorem, uczyć innych.
przypadkowo pojechałem na zawody i tam od razu pozyskałem sponsorów. Automatycznie trener zaprosił mnie na treningi z kadrą narodową. I tak się rozpoczęła moja przygoda. To było w tamtym roku, w lutym to się zaczęło, tamtego roku. Słuchaj, wyglądasz na takiego rasowego, który już tutaj, no nie powiem, że 40 lat, no ale co najmniej kilkanaście. Panie, latam na pewno bardzo dużo. Tak, no kariera moja szybko się potoczyła. W lutym miałem styczność z kadrą narodową, w czerwcu zostałem wicemistrzem Polski, miesiąc później zostałem wicemistrzem świata. To było fajne, zdałem sobie sprawę, że latanie z przypadkowymi pasażerami udało mi się pozyskać duże, duże umiejętności. Każdy pasażer zachowuje się inaczej, trudności z początku też były, udało mi się to ogarnąć, nauczyłem się tego podczas treningów z kadrą, po prostu skorygowałem tylko czego mi brakuje, zacząłem latać najlepiej jak potrafię, no i piękny wynik właśnie na Węgrzech pierwszy zrobiłem, no i to potężna satysfakcja, bo nie spodziewałem się tego sukcesu i niesamowite zadowolenie. Aczkolwiek pasażerów stawiam na pierwszym miejscu, a medale na drugim. Po pierwsze ci gratuluję, a po drugie chciałam cię zapytać, czy masz jeszcze jakieś marzenia, bo twoje jakieś tak wyjątkowo szybko się spełniają. Znaczy marzenia, no każdy z nas pewnie tam o czymś marzy, a powiem ci szczerze, że tak od ponad roku te marzenia mnie wyprzedzają. W ogóle nie marzę, po prostu to się dzieje z dnia na dzień, a jak nie latam, a ten rok jest taki paskudny, ta pogoda nam takie figle płata, jak wiemy wszyscy, to się bardzo źle czuję, ale przychodzą te momenty właśnie takie jak dzisiaj, można sobie polatać, to wszystko rekompensuje się za chwilę, ktoś dzwoni, gdzieś wyjeżdżamy, coś się dzieje, no ciągle coś się dzieje tutaj, no nie nadążam po prostu marzyć, no marzenia mnie po prostu prześcigają i to jest tak naprawdę piękne. Wiesz, ja trochę przedłużam tę rozmowę, bo wiem, że na ciebie tutaj czekają ludzie, którzy będą z tobą zaraz latać, ale jeszcze chciałabym zapytać, czy w jakiś sposób konkretny dbasz o siebie? Wiesz, nie wiem, czy stosujesz jakieś diety, czy jakieś odpowiednie treningi, żeby się przygotowywać do tych lotów? No na pewno tak, pod każdym kątem. Jeśli chodzi o trening, no sportem zajmuję się całe życie, uwielbiam sport od dzieciństwa. Jeśli chodzi o dietę, tak, to mam dietę swoją, jem zawsze to na to jem tylko to, co mam, na co mam ochotę, przepraszam. I nie odmawiam sobie niczego. Rzadko jem, ale jem zawsze to, co lubię. Słuchaj, to niezła dieta, wiesz? Tak, tak, tak. To taka babska, ci powiem. Jestem na 6 dietach, bo jedną się nie najadam. Nie żałuję sobie niczego. Tak, intensywnie latam, jak jest tylko pogoda, od razu latam i tak wygląda mój codzienny... Po prostu. Tak, po prostu. No to teraz słuchaj, ogląda nas jakiś Kętrzyniak albo, nie wiem, wrocławianin i myśli sobie, kurczę, no ja też bym chciał. I od czego ma zacząć? Najlepiej od zapisania się na kurs paralotniowy. To jest fajna przygoda. Sam kurs w sobie jest samą fajną przygodą. Jest to niewielki koszt, bodajże 1200 zł, dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej tyle pewnie kosztuje. Ale patrzysz czy trochę latasz? Czy tylko patrzysz? Nie. Na tym pierwszym etapie się wykonuje już około 20 samodzielnie lotów. Przechodzi się całe szkolenie takie dla początkujących. Naprawdę jest to przygoda świetna. To jest naprawdę, wrażenia są niesamowite. Później kończymy drugi etap, też który trwa około tygodnia czasu i później możemy zdać egzamin państwowy, uzyskać świadectwo kwalifikacji pilota paralotni i możemy legalnie latać. Wykupujemy ubezpieczenie i możemy wtedy już legalnie latać. To gdzie uczysz? Ja nie uczę. Jeszcze nie jestem instruktorem. Kurs się instruktorski nie odbył. Zresztą byłem pochłonięty zawodami, przygotowaniami do zawodów w tamtym roku i nie miałem na nic czasu. Planuję się zapisać na kurs instruktorski w przyszłym roku i uczyć ludzi, bo uwielbiam pracować z ludźmi i lubię obcować, wyczuwać ich emocje. Da się z tobą dogadać, słuchaj. Można się dogadać, tak. A to w takim razie gdzie można zrobić taki kurs, poradzić coś? No w Kętrzynie, Wila Małowie na przykład. No najbliższy punkt. Można się, nie wiem, na Facebooku zgłosić do mnie z danego miejsca z Polski. Zawsze skieruję do najlepszej szkoły, ewentualnie pomogę w zakupieniu najlepszego sprzętu, bo nasza kadra narodowa jest najlepszą kadrą na świecie. Zdobywamy medale od kilku lat. Jesteśmy najlepsi na świecie i to jest bardzo fajnie. Mamy najlepsze skrzydła, mamy polskiego producenta, mamy najlepsze napędy na świecie. Właśnie to jest mój sponsor, firma EC Extreme, Krzysiu Szewczyk z Gdyni. I to jest bardzo fajne, że my jesteśmy przykładem dla innych. I to jest niesamowita frajda, bo wszyscy na nas patrzą, uczą się od nas i też jest to dodatkowa satysfakcja.
bardzo fajnie się staje na podium, hymn Polski grają, no to są wrażenia niesamowite, no to jest, nie spodziewałem się, że coś takiego jeszcze może mi kiedykolwiek spotkać, a jednak się to dzieje i jest fajnie. Gdzie na co dzień mieszkasz? Bo tak, wiesz, wczoraj, przedwczoraj ciągle cię gdzieś widzę, przewijasz się na tych lotniskach, przede wszystkim na lotnisku w Wilamowie, a gdzie, wiesz, jest twoja baza? Znaczy mieszkam w ogóle w Bartoszycach. Nie, to jesteś nasz. Tak, jestem wasz, panie Bartoszyce też troszeczkę mnie wspomagają finansowo, bardzo, bardzo fajnie, cieszę się. I mieszkam na co dzień w Bartoszycach też można ze mną polatać, z każdym się umawiam, aby nawet pogoda pozwoliła, każdy może ze mną polecieć. Ale gdybyś mi to powiedział przed naszym lotem, to bym czuła się jeszcze bezpieczniej. Ale co bym powiedział? No, że jesteś z Bartoszyc. A, no tak, no ale jestem z Bartoszyc właśnie. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Rozmawialiśmy z Norbertem Nowickim, z mistrzem. No i co, para, moto, lotni? Moto, para, ale mi namieszałaś w głowie. Moto, para, lotnia, tak.